Dziękuję, panie marszałku, panie ministrze, wysoka izbo. Trochę spodziewając się odpowiedzi pana ministra w tym zakresie, rozumiem, że te odpowiedzi są wielką troską dla zdrowia naszych dzieci i młodzieży, którzy zaczynają borykać się z uprawianiem sportu, który będzie szedł do sportu wyczynowego, ale należy zobaczyć, co się dzieje także w terenie. Ja, reprezentując województwo wielkopolskie, zauważam duży brak lekarzy ze specjalizacją sportową, za niskie kontrakty, żeby naprawdę móc bez wielkich przeszkód dostać się do lekarza sportowego. I stąd nasza troska jest w tym kierunku. Idzie, że chcąc rozwijać sport, mówimy, że żeby przejść już do sportu tego amatorskiego, który obowiązują te przepisy dotyczące zdrowotnego, musi nastąpić tak zwana faza sportu powszechnego. Jeżeli powszechnie jest znana bariera dostępu do tej drugiej fazy, brakuje nam tej ciągłości i tutaj byśmy apelowali, wnioskowali do Ministerstwa Zdrowia, żeby rozważyć możliwość albo zmonitorować, jakie są potrzeby w kontraktowaniu lekarza sportowego, żeby zabezpieczyć, umożliwić właściwy dostęp do badań we właściwym okresie, żeby młody człowiek mógł korzystać z pełni możliwości uczestnictwa w zawodach sportowych.